W godzinie 12.38 dostaliśmy informację, że na ulicy Klepackiej podczas robót budowlanych drogi zawalił się wykop, a wewnątrz było dwóch pracowników. Kiedy przyjechaliśmy na zewnątrz, faktycznie widać było jednego z pracowników. Natychmiast przystąpiliśmy do odkopywania. Pierwszego mężczyznę ewakuowaliśmy w bardzo krótkim czasie na zewnątrz, kolejnego musieliśmy odkopywać z dużo większej głębokości. Nie było możliwości podejścia już ciężkim sprzętem, bardzo wąski wykop, głęboki, na około 5 do 6 metrów. Pracowaliśmy tutaj ręcznym sprzętem, najszybciej jak się da. Kiedy już udało nam się odkopać część tego ciała, rozpoczęliśmy resuscytację. Podczas całego odkopywania systematycznie resuscytowaliśmy tego mężczyznę. Ewakuowaliśmy, przekazaliśmy pogotowiu. Pogotowie kontynuowało tę resuscytację jeszcze przez dłuższy czas. Niestety nie zakończyła się ona powodzeniem. Lekarz stwierdził zgon.